Szanowni Państwo, święta wielkanocne przed nami. Żeby je dodatkowo umilić, bo o tym, że są miłe, wszyscy wiemy, mam dla Państwa trzy propozycje, które w moim koszyku wielkanocnym niewątpliwie się znajdą. Pierwszym jest Zosia z Nowej Zelandii, a konkretnie Pinot Noir różowe z Marlborough. Wino o niesamowitej uniwersalności gastronomicznej. Pasuje do wszystkiego prawie. Czy to będzie jajeczko w majonezie, czy pasztet z żurawiną, dla Zosi nie jest to najmniejszy problem. To taki typ wina, który wszystkim smakuje. Gdy pojawią się na stole jakieś cięższe potrawy, na przykład pieczone mięso, czy coś w tym rodzaju, mój wybór pada na Chianti. W tym wypadku Chianti Rufina od producenta Veroni. Bardzo barokowe, intensywne wino, gdzie przeplatają się aromaty owoców z czekoladą, z tytoniem. Naprawdę warto spróbować. Wielkanoc nie może zabraknąć deserów. Dla mnie najlepszym deserem jest wino Weinrieder Chardonnay Berenauslese. Mogłoby występować samodzielnie, ale również znakomicie poradzi sobie z towarzystwem mazurków, serników, czy co tam się na naszym stole znajdzie. Serdecznie polecam i życzę wesołych świąt.